Halo, dzień dobry, pan Paweł, tak? Tak. Z tej strony Adam Kołek. Proszę pana, dostałem numer telefonu od pana kuzyna Mariusza, tutaj z Trójmiasta. Tak. Mam taką sprawę, bo pan się zajmuje remontami ponoć, tak? No tak, ale skąd pan jesteś? No, z Trójmiasta, z Gdyni. O, proszę pana, no a ja jestem z Łęczycy. Ja wiem, że to tak brzmi, ale to nie jest. Zupełnie w innej sprawie dzwonię, wie pan co? Bo mój dzieciak jedzie na wakacje do Łęczycy, do babci. Tak. I chciałbym, żeby dziecko nie przeleżało tego całego czasu do góry brzuchem, tylko się wzięło trochę do roboty, żeby się czegoś pożytecznego nauczyło. I czy można by, czy mógłby pan ją wziąć do pracy? O, proszę pana, ja w poniedziałek wyjeżdżam, dokładnie to w niedzielę jadę na Węgry. No tak, ale jeszcze przez te, bo ona jutro już będzie w Łęczycy i może przez te 3-4 dni tam jeszcze by może pomogło. No, ale no nie przykro mi bardzo, ale w tej chwili już raczej nie, bo nie, już do pracy nie idę. Mhm. Teraz u nas tu deszcze padają, no osoba, my robimy teraz dachy. To chociaż będzie pomagać, podawać, dźwigać takie rzeczy, nie wiem. No tak, ja rozumiem pana, ale deszcze padają i my już przerwaliśmy tą robotę, bo kurczę, no wie pan, no to nie jest robota na zewnątrz w taką pogodę. Mhm. A coś takiego, nie wiem, na dole albo w pomieszczeniu, no bo tak, powiem tylko, że to jest dziewczynka, ona ma 14 lat, ale no, zamiast łazić po klubach albo spotykać się z chłopakami, no to by się czegoś pożytecznego nauczyła, nie? No ja rozumiem, no ale to jest dziecko i też musi mieć troszkę wolności z tego dzieciństwa, prawda? No to jest fakt, tylko że się obawiam, że jak... Wie pan, to jest budowa, na budowie to są, nawet jak coś podawać, to są ciężkie jednak prace. Nawet jakbym, nie wiem, nawet panu zapłacił za to, to nie da rady? No raczej nie, proszę pana, bo tak, no przerwaliśmy tę robotę, bo deszcze padają, a ja też tak już. Już w piątek, sobotę już nie będę pracował, bo się pakuję na ten wyjazd na Węgry, jadę na wczasy, na, wie pan, no później to... Rozumiem. To jak, dopiero jak wrócę za 2 tygodnie, no to wie pan, dopiero wrócimy do tej pracy. To mam taką propozycję, jak pan będzie jechał na Węgry, to niech pan przejedzie przez Łódź, koło ulicy Piłsudskiego 141, bo ja się nazywam Zygmunt, dzwonię do ciebie z Radia Parada i cię wkręcam. Wow! Ciekawy jestem, kto to mnie podkręca tak bardzo. Powiem tak, masz się domyślić, kto cię wkręca. No to już sobie wyobrażam, że to jest pewno Ewa. Ale mimo wszystko po drodze, jak będziesz na Piłsudskiego 141, to zapraszam. Oczywiście dostaniesz zaproszenie do sieci pizzerii Fiero. Dziękuję bardzo. To teraz pozdrawiaj, kogo chcesz. No to pozdrawiam oczywiście Radio Parada, wszystkich znajomych i tą osobę, co mnie wkręcała. Okej, okay. I życzę udanego urlopu. No dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia. Radio Parada 93 FM.